Średnia wzrostu zachorowań zwiększyła się aż o 20% z tygodnia na tydzień. To powód do niepokoju i apelu o rozsądek oraz zachowywanie zasad sanitarnych. Dobry wieczór Państwu, Danuta Cholecka. Zapraszam na główne wydanie wiadomości. Spotkanie liderów Grupy Wyszehradzkiej i szefa Rady Europejskiej. To bardzo ważne spotkanie, albowiem pierwszym warunkiem dla wzmocnienia Europy jest jedność. Groźne załamanie pogody. Lodołamacze ruszyły do akcji. Będą pracować nieprzerwanie przez kilka tygodni, żeby bezpieczeństwo mieszkańców było zachowane. Chodzą po dachach i po drzewach. Międzynarodowy Dzień Kota. Kot jest miękki, ciepły, przytula się, mruczy. Kraje Grupy Wyszehradzkiej naciskają na unijne instytucje w sprawie dostaw szczepionek. Szefowie rządów Polski, Węgier, Czech i Słowacji chcą, żeby Komisja Europejska wymusiła na koncernach farmaceutycznych szybsze dostawy. Premierzy krajów V4 rozmawiali o tym w Krakowie, gdzie odbył się szczyt szefów rządów Grupy Wyszehradzkiej. Spotkanie to punkt kulminacyjny obchodów 30-lecia sojuszu. Przemysław Adamski jest w Krakowie. Jakie kwestie z dziś omawianych były najważniejsze? Spotkanie premierów państw Grupy Wyszehradzkiej zostało zdominowane przez kwestie gospodarcze w kontekście pandemii koronawirusa. Podkreślano, że konieczne są inwestycje w cyfryzację, zarówno energetyki, jak i połączeń między poszczególnymi państwami. Podkreślano również, że 15% wszystkiego, co eksportuje Unia Europejska, pochodzi właśnie z krajów Grupy V4. Charles Michel, który przysłuchiwał się dzisiejszemu spotkaniu i aktywnie w nim uczestniczył, podkreślał, że głos państw Grupy Wyszehradzkiej jest wyraźnie słyszany w Unii, a struktura, choć nieformalna, cieszy się poważaniem nie tylko w Europie, ale i na świecie. Ośnieżone mury Wawelu to w ostatnich godzinach najważniejsze miejsce, gdzie toczyła się debata o przyszłości Unii Europejskiej. Moim zdaniem jest to bardzo ważne spotkanie, albowiem pierwszym warunkiem dla wzmocnienia Europy jest jedność. To nigdy nie jest łatwe, to wymaga stałych wysiłków. Obecność szefa Rady Europejskiej w Polsce to dowód, że w Unii rośnie znaczenie Grupy V4. Przy okazji spotkania w Krakowie szefowie rządów Wyszehradzkiej Czwórki zaapelowali do Brukseli o większe wysiłki w sprawie dostaw szczepionek. Komisja Europejska powinna wykorzystać siłę gospodarczą Unii Europejskiej do nacisku. Do nacisku na te wielkie korporacje. W ostatnich latach głos krajów V4 był kluczowy przy rozwiązywaniu problemów polityki migracyjnej czy ustalaniu zasad podziału unijnych funduszy. Misją Grupy Wyszehradzkiej jest poszukiwanie wspólnych rozwiązań, wspólnych postaw, to rozmawianie ze sobą, a potem prezentowanie tych postaw na gruncie Unii Europejskiej. Grupa V4 powstała w 1991 roku. Sojusz miał sprawić, że kraje naszego regionu będą w stanie nadrabiać dystans do bogatszych krajów zachodu Europy. Po drugiej stronie Atlantyku czy w dalekiej Azji Grupa Wyszehradzka to jest taka współpraca, która jest absolutnie rozpoznawalna i w tych ostatnich latach naprawdę potwierdziła swoją skuteczność. Po kilku latach udało się zrealizować pierwsze cele, wejście do Unii Europejskiej i dołączenie do NATO. Wszyscy myśleli w ten sposób, że nasza przyszłość leży w tej współpracy środkowoeuropejskiej. Mieliśmy wtedy poważne trudności. Trzeba było zreformować gospodarkę, trzeba było wystąpić z RWPG, z Układu Warszawskiego. 10 lat po utworzeniu V4 powstał Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki, który m.in. finansuje wymiany młodzieżowe, podobnie jak unijny Erasmus. Jego budżet wzrośnie 1/4 z inicjatywy polskiej, ale za zgodą całej Grupy Wyszehradzkiej, z 8 milionów euro do 10 milionów euro. Te 2 miliony euro będą dedykowane na wymianę młodzieży, czyli na budowę swoistego pokolenia wyszehradzkiego. Ostatnia dekada dowiodła, że współpraca w ramach V4 przynosi efekty. Te dwie linie pokazują, jak w ostatnim czasie wyglądała stopa bezrobocia. O ile w krajach zachodnich delikatnie rosła, to w krajach wyszehradzkich spadała. V4 jest ogromnym producentem samochodów i również części samochodowych. Jesteśmy pierwszym partnerem gospodarczym Niemiec. Wyzwaniem V4 na najbliższe lata będzie umiejętne wykorzystanie położenia geograficznego naszych krajów. To m.in. dokończenie wielkich projektów infrastrukturalnych i duże inwestycje energetyczne, aby kraje V4 uniezależniły się od Rosji. Dominik Cierpioł, Wiadomości. Szczyt szefów rządów państw Grupy Wyszehradzkiej to nie tylko polityczne i gospodarcze ustalenia, ale też przekazanie wyjątkowego prezentu. Decyzją węgierskiego rządu po kilkuset latach do Polski wróciła
Cenna zbroja Zygmunta II Augusta. Aleksandra Marciniak. Znów jest w Polsce unikatowa pamiątka zbroja Zygmunta II Augusta. Dotychczas należała do zbiorów muzeum w Budapeszcie. W imię polsko-węgierskiej przyjaźni zwracamy wam te zbroje, mając taką nadzieję, że wcześniej czy później w historii wszystko wróci na swoje miejsce. Symbol przyjaźni polsko-węgierskiej, ale także symbol potęgi państwa polskiego. Mamy do czynienia z wydarzeniem bez precedensu. Ten wyjątkowy prezent od węgierskiego rządu został przekazany po zakończeniu szczytu V4 w Krakowie. Była zbroja, która była przygotowana dla niego z okazji zaręczyn, które miały miejsce w 1533 roku, więc jest to zbroja tak naprawdę chłopieńca. To jest zbroja dla 13-latka. Przyszły król Polski dostał ją w prezencie od Ferdynanda I Habsburga, czyli swojego późniejszego teścia. To cenna pamiątka. Według szacunków może kosztować nawet kilka dobrych milionów euro. Ale jej wartość historyczna jest bezcenna. Ma to wartość kulturową, sentymentalną, państwowo-twórczą. Dotyczy bardzo ważnej epoki, która nas kształtuje dzisiaj, do której bardzo często w dyskursie publicznym i historycznym się odwołuje. Ta renesansowa zbroja po I wojnie światowej trafiła do Budapesztu przypadkowo. Wówczas sądzono, że należy do króla Ludwika II. Nazwijmy to szczęśliwym nieporozumieniem. Dopiero w 1939 roku austriacki badacz ustalił, że to własność Zygmunta II Augusta. Do końca lutego zbroję można zobaczyć na specjalnym pokazie w sali senatorskiej Zamku Królewskiego w Krakowie. Później trafi na stałą ekspozycję. Aleksandra Marciniak, Wiadomości. Medycy, seniorzy i nauczyciele. Te grupy są już objęte narodowym programem szczepień. Do tej pory podano już ponad 2 200 000 dawek. Dziś wykryto dużo, bo ponad 8,5 tysiąca nowych przypadków koronawirusa. To wzrost w porównaniu z ostatnimi tygodniami. Eksperci apelują o rozsądek i o odpowiedzialność. Marcin Szewczak. 7-kilometrowy korek i tłumy ludzi. To nie są zdjęcia sprzed roku. Tak było wczoraj i dziś w Szczyrku. Choć większość narciarzy zasłaniała usta i nos, to o utrzymaniu dystansu nie ma mowy. Ludzi, tabun. I to jest najgorsze. Dużo ludzi, jak widać, jak na środek tygodnia. Mam nadzieję, że uda się w końcu wjechać do góry. Może i uda się pozjeżdżać nawet w takim tłumie, ale to wielkie ryzyko. Koronawirus najszybciej rozprzestrzenia się w dużych skupiskach ludzi, a to od nas zależy więcej niż od wirusa. Uwierzyliśmy, że jesteśmy bezpieczni. Nie wolno nam się tak zachowywać w pandemii. Po prostu nie wolno. Musimy pewnych reguł przestrzegać. To są przede wszystkim reguły, które nas wszystkich mają chronić. Nieodpowiedzialność w czasie pandemii ma swoje bardzo bolesne konsekwencje. Minister zdrowia ostrzega, że jeśli średnia tygodniowych zakażeń przebije 10 tysięcy, powrót do surowych obostrzeń jest pewny. Jeżeli będziemy nieodpowiedzialni, jeżeli jeszcze dodatkowo nałoży się na to bardziej zakaźna mutacja wirusa, to oczywiście trzeba się spodziewać wystrzału dziennej liczby zachorowań. Dziś wykryto ponad 8600 przypadków koronawirusa. Wykonano prawie 55 tysięcy testów. W całej Polsce podanych zostało ponad 2 200 000 szczepionek. Część seniorów i medyków otrzymuje już drugą dawkę. Ruszyły też szczepienia nauczycieli, którzy jeszcze do jutra mogą się na nie zapisywać. Uważam, że nie mamy wyjścia, bo pracując z dziećmi codziennie, a ja pracuję w klasach akurat 1-3, mamy styczność non-stop z jakimś wirusem, z jakimś przeziębieniem. Także myślę, że głos rozsądku mówi mi, że trzeba się zaszczepić. Głosu rozsądku warto posłuchać. Eksperci zapewniają, że szczepienia są jedynym ratunkiem przed rozwojem pandemii. Korzyści takie, że będziemy bezpieczni, że zapanujemy nad epidemią, wszystko ruszy i już niedługo będziemy mogli funkcjonować zupełnie normalnie. Sprawa jest oczywista. Szczepienie jest jedyną szansą, by zmniejszyć ryzyko. Problemem są oczywiście opóźnienia w dostawach szczepionek wynikające z nieprecyzyjnych umów, jakie z dostawcami preparatów podpisała Komisja Europejska. Szczepionek brakuje w całej Unii. Węgierski rząd już zakupił rosyjskie i chińskie szczepionki. Według włoskich mediów władze regionu Wenecja-Ełganejska otrzymały propozycję zakupu 27 milionów dawek szczepionki jednej z firm. Nie ujawniły jakiej, ale są gotowe propozycje przyjąć. Marcin Szewczak, Wiadomości. Przebudowa polskiego koncernu naftowego w multienergetyczną grupę przyszłości, ogromny wzrost zysków i zwiększenie udziału polskiego kapitału w rynku medialnym. To niektóre działania Orlenu w ostatnich latach. Prezes spółki Daniel Obajtek dostał za nie Nagrodę Człowieka Wolności przyznawaną przez tygodnik Sieci. Damian Diaz.
W dobie transformacji energetycznej koncerny paliwowe mają wybór zmieniać się albo powoli znikać. Tak naprawdę funkcjonują dobrze te firmy, które przekształcają się w firmy multienergetyczne, czyli takie, które są w stanie dostarczać energię, paliwa, różne rodzaje energii i paliw. Taką drogę wybrał Orlen. Grupa ma przeprowadzić dużą część polskiej gospodarki przez kolejne etapy transformacji. Połączenie z Lotosem wzmocni tracący na znaczeniu segment naftowy i rafineryjny. Przejęcie PGNiG pozwoli na skoordynowane wykorzystanie paliwa przejściowego, jakim jest gaz ziemny. A wchodząca w skład grupy Orlen Energa to punkt wyjścia do inwestycji przyszłości w farmy wiatrowe na morzu i na lądzie, a także w fotowoltaikę. Powstanie potężny, multienergetyczny koncern, który pozwoli właśnie tej polskiej firmie skutecznie rywalizować na rynkach europejskich i światowych. Żebyśmy byli bezpieczni energetycznie, żebyśmy się uniezależnili od innych. To jest bardzo ważne. Orlen w ciągu ostatnich 5 lat zarobił na czysto 26 miliardów złotych. Tylko w ubiegłym, kryzysowym roku zysk koncernu był wyższy niż przez 8 lat rządów PO-PSL. Tej mojej pracy towarzyszą mi pewne słowa. Świętej pamięci profesora prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Aby utrwalić niepodległość, trzeba skonsolidować i zmodernizować Polskę. Daniel Obajtek. Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek otrzymał nagrodę Człowieka Wolności Tygodnika Sieci. Już wiele dla Polski uczynił i jestem przekonany, że uczyni jeszcze dużo, dużo więcej. Kierowany przez Daniela Obajtka Orlen sponsoruje m.in. znanych polskich sportowców. Jego impet, wiedza i kierownicze kompetencje nie ustępują poczuciu odpowiedzialności. Spółka angażuje się na przykład w walkę z pandemią. Niedawno Orlen ogłosił zakup od Niemców grupy Polska Press, wydawcy regionalnych dzienników, tygodników i portali. To, co zrobił, ta cegiełka jest bardzo istotna. To coś, co wzmacnia polską suwerenność i również polską wolność. Daniel Obajtek idzie pod prąd tym, którzy przez lata przekonywali Polaków, że kapitał nie ma narodowości. To były tylko i wyłącznie kłamstwa. To były kłamstwa, które miały nas uśpić. Miały nas uśpić i spowodować, by szalała dzika prywatyzacja. Po latach neoliberalizmu nadeszła zmiana. Polska postawiła na patriotyzm gospodarczy. Wybierając polskie firmy, umacniamy naszą gospodarkę. Wybierając rodzime produkty, wspieramy polskie przedsiębiorstwa, które mogą zwiększyć zatrudnienie, podnosić płace, inwestować w swój rozwój. Orlen stał się symbolem tego, jaką funkcję w gospodarce mogą pełnić spółki Skarbu Państwa. Damian Diaz, Wiadomości. To była pierwsza wolna organizacja studencka w komunistycznej Polsce. 40 lat temu zarejestrowano niezależne zrzeszenie studentów. Rejestracja NZS poprzedzona była protestami i strajkami okupacyjnymi organizowanymi przez środowiska studenckie w całej Polsce. W szczytowym momencie do organizacji należało ponad 90 tysięcy osób. Niezależne zrzeszenie studentów było tą akademicką solidarnością, ruchem młodego pokolenia na rzecz Polski wolnej, Polski sprawiedliwej, Polski demokratycznej. Ostatecznie władze PRL zgodziły się na rejestrację zrzeszenia, ale oficjalnie działało ono zaledwie 10 miesięcy. Po wprowadzeniu stanu wojennego NZS zdelegalizowano. Ponowna rejestracja nastąpiła dopiero w 1989 roku. Oglądają Państwo główne wydanie Wiadomości. Oto co jeszcze przed nami w programie. Środa Popielcowa, czyli pierwszy dzień Wielkiego Postu. Niemcy bronią autorów książki Dalej jest noc. Rosnąca temperatura i nieustające opady śniegu powodują duże zagrożenie powodziami i lokalnymi podtopieniami. Na Wisłę wróciły lodołamacze, kolejne rozpoczęły prace na Dolnej Odrze. Na drogach ślisko i niebezpiecznie, a w miastach bezdomne zwierzęta potrzebują naszej pomocy, żeby przeżyć. Konrad Warzocha. Dziś temperatura w Polsce sięgała od minus 7 stopni na Suwalszczyźnie do plus 5 na zachodnich krańcach. Duża rozpiętość, ale warunki wszędzie takie same. Śnieg, błoto pośniegowe i ślisko. Na skutą lodem Wisłę wróciły lodołamacze. Będą pracować, myślimy, że już w tej chwili nieprzerwanie, tak jak mówił pan prezes, przez kilka tygodni, żeby ten lód
skruszać i żeby go spławiać i żeby bezpieczeństwo mieszkańców było zachowane. Największe problemy są na Wiśle w okolicach Płocka, Kępy Polskiej i Wyszogrodu. Tu też pracują lodołamacze. Ta akcja kruszenia lodu, jak informowały Wody Polskie, może potrwać nawet do 4 tygodnia. To z uwagi na to, że ta pokrywa lodowa jest bardzo gruba przez silne mrozy, które w ostatnich dniach panowały tutaj w powiecie płockim. Piętrzący się podczas odwilży lód jest dużym zagrożeniem dla mieszkających przy rzekach ludzi. Napór wody i kruszącego się lodu może być tak duży, że zniszczy ogrodzenie albo nawet dom. A służby meteorologiczne ostrzegają, idzie odwilż. Dlatego od wczoraj lodołamacze pracują również na Odrze. Wydaje się, że jeśli zdążymy przed tymi największymi, najwyższymi temperaturami, powinno wszystko się dobrze udać i sytuacja na Odrze dzisiaj jest opanowana i stabilna. Sytuację hydrologiczną monitoruje Wojsko Polskie. Żołnierze są w gotowości, by pomagać, jeśli sytuacja zacznie wymykać się spod kontroli. 8 tysięcy żołnierzy i ponad 1000 jednostek sprzętu wojskowego w postaci łodzi, amfibii, śmigłowców, spycharek jest gotowych do wykorzystania. Ale w tym trudnym zimowym czasie nie można zapomnieć o naszych braciach mniejszych. Bezdomne psy i koty cierpią z głodu i zimna, zwłaszcza w miastach. Te koty w okresie zimy wymagają szczególnej pomocy. Dokarmiania jakąś karmą, która stanowi bardziej wartościowy składnik energetyczny, postawieniem ciepłej wody. Czy uchylenie okienka w piwnicy? Wielkim przyjacielem zwierząt był świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński, który w czasie, kiedy był prezydentem Warszawy, zapoczątkował dobrą tradycję dokarmiania bezdomnych zwierząt w stolicy. Konrad Warzocha, Wiadomości. Środa Popielcowa kończy okres karnawału, jest jednocześnie początkiem Wielkiego Postu w Kościele Katolickim. To 40-dniowe przygotowanie do największego święta chrześcijan, czyli Zmartwychwstania Pańskiego. Damiasz Magliński. Popielec, pierwszy dzień Wielkiego Postu, nieodłącznie związany z obrzędem posypania głów popiołem. W Piśmie Świętym wielokrotnie jest mowa o popiele. Tam, gdzie człowiek chce Boga przebłagać, tam używa się popiołu. Symbolika posypywania głów popiołem sięga XI wieku w Kościele. Środa Popielcowa to początek wielkopostnej 40-dniowej podróży powrotnej do Boga, o czym mówił papież Franciszek podczas skromnej uroczystości w Bazylice Świętego Piotra. Spróbujmy zadać sobie pytanie, dokąd prowadzi mnie nawigator mojego życia? W stronę Boga czy w stronę swojego ja? Czy żyję po to, by podobać się Panu, czy po to, by być zauważonym, chwalonym, faworyzowanym? Droga Wielkiego Postu jest wyjściem z niewoli ku wolności. W tej drodze pomocą są 3 główne filary. Post, modlitwa i jałmużna. No i na tych 3 filarach jest zbudowany cały Wielki Post. Od dziś ruszyła kolejna edycja ekumenicznej akcji Jałmużna Wielkopostna. Jałmużna Wielkopostna to akcja charytatywna rozpoczynająca się wraz z nadejściem Wielkiego Postu, a kończąca się w święta wielkanocne. Jej zadaniem jest zwrócenie uwagi na los osób chorych, ubogich i starszych, a także podjęcie konkretnej pomocy na ich rzecz. Składając ofiarę będzie można wspomóc te osoby, które znamy, bowiem te środki finansowe zostają w parafiach. Datki można wrzucać do takich papierowych skarbonek. Jak podkreślają duchowni, jałmużna wcale nie musi być tylko czymś materialnym. To może być także nasz dobry czyn, nasze zaangażowanie na rzecz drugiego człowieka. W tym pomocna jest specjalna zdrabka wielkopostna, która każdego dnia odsłania inne zadanie. Żeby móc ten czas, który jest nam dany, wykorzystać jak najlepiej. Wielki Post potrwa do Wielkiego Czwartku. Damian Szmagliński, Wiadomości. Dalej jest noc. To książka o prześladowanych Żydach na terenie okupowanej Polski w czasie wojny. Autorzy niewiele piszą o sprawstwie Niemców. Więcej oskarżeń jest pod adresem Polaków. Po przegranym przez Barbarę Engelking i Jana Grabowskiego procesie, dzięki któremu dowiedzieliśmy się o manipulacjach autorów, odezwały się głosy krytyki. Niemieckie media uznały, że sam proces zagraża badaniom naukowym. Jan Korab. Jak można tyle lat po śmierci, kiedy wszyscy świadkowie, którzy wiedzieli, widzieli, zeznawali na pierwszym procesie, poumierali i teraz szargać się jego dobre imię. To ona, mieszkająca na Podlasiu, skromna 80-letnia kobieta, obroniła imię swojego stryja w sądzie, obnażając oczywiste manipulacje autorów książki Dalej jest noc. W 2009 roku z bardzo podobnymi dobrami osobistymi wystąpił m.in. pan redaktor Adam Michnik. Wtedy nikt znanemu dziennikarzowi nie zarzucał, że zamyka usta naukowcom. Teraz o pani Filomenie Leszczyńskiej jest bardzo głośno. Szczególnie niemieckie media pomstują na proces przeciwko Barbarze Engelking i Janowi Grabowskiemu.
Błędy historyczne powinny być wymieniane i usuwane w dyskursie naukowym i publicznym, ale nie w sądzie. To zagraża dalszym badaniom. Jej się odmawia prawa do sądu. Prawo do sądu, proszę Państwa, to jest jedno z praw człowieka w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, wskazane jako jedno zresztą z pierwszych. Grabowski i Engelking uznali Edwarda Malinowskiego za współwinnego śmierci Żydów, co okazało się nieprawdą. Książka Daleka od wiarygodności historycznej stała się elementem wojny politycznej, wojny informacyjnej, wymierzonej w Polskę. Dlatego jest tak potrzebna niemieckim mediom. Ona pokazuje, potrafi odwracać uwagę od odpowiedzialności Niemiec za Holokaust. Autorzy książki Dalej jest noc dokonali manipulacji cytatami świadectw na dużą skalę. Z oryginałów znikają takie słowa jak Niemcy czy okupanci. Słowa, które po takiej manipulacji obciążają Polaków. Nie można się pomylić kilkaset razy w jedną stronę. Te manipulacje już w wielu publikacjach udowadniali historycy IPN-u. Jest pewnym elementem metodologii zastosowanej w tej książce. O Polakach najgorzej jak możemy, bez względu na wiarygodność źródła. Holokaust, wymordowanie 6 milionów polskich obywateli, wyburzanie miast, grabieże także dzieł kultury. Za to wszystko odpowiadają Niemcy, którzy nigdy Polsce w żaden sposób nie zapłacili za zbrodnie. Los nie tylko Żydów był tragiczny, ale również Polaków był tragiczny pod okupacją niemiecką. Niemcy zabierają głos choćby dlatego, że mają bardzo duże możliwości pod względem mediów. Niemcom nie udaje się jednak uciec od przeszłości. Do dzisiaj Berlin płaci emerytury m.in. belgijskim hitlerowcom, a na ulicach niemieckich miast odbywają się takie marsze. Społeczność żydowska nie może funkcjonować bez ochrony policji, przyznała Angela Merkel. Syn zbrodniarza, Hansa Franka, stwierdził, że coraz częściej słyszy głos ojca w przemówieniach niemieckich polityków. Cały czas czuję, że Niemcy są przygotowane na powrót dyktatury. Wciąż jest coś w Niemcach, co przepełnia mnie strachem. Nie ufajcie nam. Wielu bezgranicznie ufa. To Niemcy dzisiaj dyktują, czym jest praworządność. Decydują o kluczowych dla bezpieczeństwa Europy kwestiach, jak wpuszczenie imigrantów. I nie cofają się przed zabieraniem głosu, który polski obywatel ma prawo do sądu, a który nie. Dzisiaj próba zamykania ust tych, którzy się bronią przeciwko pomówieniom, jest tak naprawdę dokańczaniem dzieła Hitlera, bo jemu chodziło, żeby zamordować i zapomnieć. Kto usłyszałby prawdę, gdybym nie zdążyła zaświadczyć? Pyta pani Filomena. Jan Korab, Wiadomości. Marszałek Senatu Tomasz Grodzki znów wzbudza kontrowersje. Na debatę o praworządności zaprosił przedstawicieli rządów Francji i Niemiec. To oburzyło ekspertów i to z kilku powodów. Stan praworządności w tych państwach pozostawia wiele do życzenia. A jeśli chodzi o Niemcy, to historycy nie mają wątpliwości. Są ostatnim państwem, które mają moralno-etyczne prawo do pouczania Polski w sprawie praworządności. Marcin Tulicki. W czasie szczytu państw Grupy Wyszehradzkiej w Krakowie. Marszałek Senatu Tomasz Grodzki zaprasza do Wyższej Izby Parlamentu na dyskusję o praworządności, a konkretnie w tytule stawia pytanie, czy praworządność jest pod presją. Ani temat, ani czas obserwatorzy życia publicznego nie mają wątpliwości, nie są przypadkowe. Tomasz Grodzki doszedł do wniosku, że pewnie Trójkąt Weimarski jako bardziej zachodnia, można powiedzieć, struktura będzie taką przeciwwagą dla Sojuszu Środkowoeuropejskiego. Zaproszeni przez Tomasza Grodzkiego goście też nie są przypadkowi. Wezmą w nim udział marszałek Senatu RP profesor Tomasz Grodzki, przewodniczący Bundesratu Republiki Federalnej Niemiec dr Rainer Haseloff oraz przewodniczący Senatu Republiki Francuskiej Gérard Larcher. Takie zaproszenie jest co najmniej problematyczne dla marszałka Senatu. Jedni eksperci mówią delikatnie, że to problematyczne, inni, że to chyba jakiś żart. Tak państwo niemieckie, jak i państwo francuskie ma olbrzymie problemy z praworządnością. No wszyscy widzieliśmy te szokujące sceny, jak policja pałuje demonstrantów w Paryżu, jak bici są ludzie przez policję poniewierani w Berlinie. To, jak wygląda praworządność na ulicach Berlina i Paryża, to jedno. Ale powodów, aby zaproszenie marszałka Grodzkiego nazwać co najmniej wstydliwym, eksperci widzą dużo więcej. Ja nie jestem, żeby to ingerował w niemieckie sprawy, jeżeli chodzi o praworządność, ponieważ niemiecki system prawny jest bardzo upolityczniony. Wybór sędziów jest upolityczniony, w ogóle cała procedura wyboru sędziów jest bardzo upolityczniona. Argumentuje historyk i dodaje, nie pozostawiając cienia wątpliwości. Niemcy są ostatnim narodem, ostatnim państwem, które dlatego mają prawo moralno-etyczne. Bo w przypadku relacji Warszawa-Berlin dochodzi jeszcze historia wyjątkowo bolesna. Ludobójstwo, niemieckie obozy śmierci, zamienione w gruz bombardowaniami polskie miasta czy dzieła sztuki skradzione przez Niemców w czasie II wojny światowej nigdy do Polski nie wróciły.
Wielu niemieckich zbrodniarzy w spokoju dożyło starości. Międzynarodowy Komitet Oświęcimski orzekł ostatnio, że niemiecki wymiar sprawiedliwości zawiódł, bo przez dziesięciolecia zaniedbywał ściganie byłych nazistów. Głośne niemieckie procesy, począwszy od procesu norymberskiego, poprzez procesy oświęcimskie czy zaułk obozów koncentracyjnych Sachsenhausen, Ravensbrück czy Stutthof, osądziły niewielki odsetek osób odpowiedzialnych za zbrodnie wojenne i ludobójstwo. Dlatego niektóre zachowania polityków Platformy Obywatelskiej, jak to marszałka Grodzkiego, liebe Freunde, czy płomienna przemowa Donalda Tuska w języku niemieckim do swoich przyjaciół z partii CDU na tle tak dotkniętego wojną Gdańska bolą podwójnie i wywołują podwójne oburzenie. Ja na miejscu pana marszałka Grodzkiego zorganizowałbym konferencję na temat na przykład reparacji wojennych ze strony Niemiec. Zorganizowałbym konferencję o mordach, których dokonywali niemieccy najeźdźcy przez lata II wojny światowej. Tyle tylko, że publicyści nie mają wątpliwości. Tomasz Grodzki dobrze wie, co robi. Nie ma mowy o jakiejś przypadkowej niezręczności. O tym świadczy i stosunek do niemieckich polityków, który publicyści nazywają nawet poddańczym, i na przykład skład kolejnych zespołów doradczych, które powołuje marszałek. Na liście nazwisk doradców senackiej komisji nie brakuje osób, które zostały zarejestrowane przez komunistyczne służby jako tajni współpracownicy oraz resortowych dzieci. Wybieramy osoby, które będą krytykowały obecną władzę, które sprzyjają Platformie Obywatelskiej i będziemy mieli paliwo do ataków. To klucz, którym zdaniem dziennikarzy kieruje się Tomasz Grodzki. Klucz polityczny, który być może i podoba się naszym zachodnim sąsiadom, ale z polską racją stanu ma niewiele wspólnego. Podobnie jak debatowanie nad stanem praworządności w Polsce przez przedstawicieli rządów Francji i Niemiec. Marcin Tulicki, Wiadomości. Winston Churchill wprowadził je do wielkiej polityki. Isaac Newton wymyślił dla nich specjalną klapkę w drzwiach, a Ernest Hemingway miał ich tyle, że musiał wybudować osobny budynek. Koty, dziś ich Międzynarodowy Dzień. O jednym z najpopularniejszych i najinteligentniejszych domowych pupili, Waldemar Stankiewicz. 18-letni Freddie Mercury to obecnie wielka miłość pani Mai. Futrzaki pokochała w wieku 4 lat. Kot jest miękki, ciepły. Przytula się, mruczy. Do tego jest tajemniczy, niezależny i zawsze chodzi własnymi drogami. Kocią naturę poznawali dziś uczniowie podstawówki z Kutna. Łapią myszy i chodzą po dachach i po drzewach. Lubią chodzić na płocy, lubią drapać na drapaku. To zdjęcia państwa futrzaków przesłane na platformę Twoje Info. My nie jesteśmy właścicielami kota, my jesteśmy niewolnikami kotów i musimy niestety te warunki przyjąć. Ten dzień ustanowiono też po to, by zwrócić uwagę na los bezdomnych kociaków. W zeszłym roku ponad 20 tysięcy kotów ze schronisk znalazło nowy dom. Ze schroniska w Londynie wprost na Downing Street trafił 10 lat temu kot Larry. Właśnie świętuje dekadę służby jako główny myszołap w służbie sekretariatu gabinetu. Najbardziej znany kot w Wielkiej Brytanii ma nawet konto na Twitterze, które obserwuje 440 tysięcy osób. Larry ostatnio napisał: kluczową rzeczą jest to, by pamiętać, że ja mieszkam tu na stałe. Politycy po prostu mieszkają u mnie przez jakiś czas, dopóki nie zostaną zwolnieni. Wszyscy prędzej czy później dochodzą do wniosku, że to ja tu rządzę. Jak rządzą się polskie koty, zobaczymy w wiosennej ramówce w telewizyjnej Jedynce. Nowy program Sekretne Życie Kotów pokazuje, co robią mruczki pod nieobecność właścicieli. Odkryjmy ich tajemnice. Poznajmy prawdę. Waldemar Stankiewicz, Wiadomości. A gościem Wiadomości jest dziś Paweł Wdówik, wiceminister rodziny i polityki społecznej. Witam, panie ministrze. Dobry wieczór. Panie ministrze, rząd przyjął strategię na rzecz osób z niepełnosprawnościami na lata 21-30. Do czego taki dokument jest potrzebny i na jakie konkrety może się przełożyć? On jest po pierwsze potrzebny ze względów finansowych, to znaczy jako państwo członkowskie jesteśmy zobowiązani do wdrożenia konwencji o prawach osób niepełnosprawnych i ta strategia, właśnie ten dokument
będzie wdrażać zapisy tej konwencji. Ale po drugie i przede wszystkim być może